Sponsorem podcastu jest Anwen. Odkryj naturalne piękno swoich włosów z Anwen. Życie potrafi dać w kość. Albo postawić nas pod ścianą. Czasem pędzi tak, że nie słyszymy nawet własnych myśli. Na szczęście, zawsze można sobie zrobić przerwę: na oddech, na uśmiech, na krótką rozmowę. Z sobą samą, kimś bliskim albo Kasią Miller. Ja nazywam się Joanna Olekrzyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller. Dzień dobry, Kasiu. Witaj, Jasiu. Spotykamy się dzisiaj na kawce łamanej przez herbatę. Tak, ja herbatkę z, cytrynką, z sokiem malinowym. Albo z sokiem malinowym. A ty e, z miodzikiem. No bo wiecie, jak to mówią, kawa nie wyklucza herbaty. Nie. Czyli nie zmieniamy naszego tytułu, tytułu naszych nie. spotkań, ale herbata też może czasem tutaj się pojawiać. Jest bardzo smaczna i w ogóle dobrze jest razem pić. No i mówi się, że herbata tak. koi nerwy, a dzisiaj będzie taki bardzo. Nerwowy temat? No, dla niektórych niezwykle nerwowy i bardzo taki e, wyżerający, ja bym nawet powiedziała, bo bardzo wiele znam kobiet, które chyba najgorzej ze wszystkich rzeczy w życiu, wiesz, reagują na zdradę. Właśnie, zdrada, powiedziałaś tak. to. Przyszłam dzisiaj do naszego studia z książką, legendarną książką, jakąś Biblią, po prostu powiedziałabym już, dla kobiet po zdradzie, tak mi się wydaje, zdradzonych. Czyli kup kochance męża kwiaty. Ale powiem ci, że też niektóre kobiety mówią: Czytam to, bo wiem, że powinnam wiedzieć. Wiesz, że nie mam, nie przeżyłam zdradę, w każdym razie jestem w dobrym związku i bardzo je za to pochwalam, ponieważ to nie jest książka tylko dla zdradzonych. To jest w ogóle książka, wiecie, zdrada dotyczy bardzo wielu rzeczy w życiu. Oczywiście e, kojarzy nam się najpierw ze zdradą seksualną i dla kobiet jakoś właśnie to takie jest straszne. E, natomiast powinnyśmy wiedzieć, e, tak się z nią nie tyle oswoić, bo to nie, nie chodzi o to, żeby z czymś niefajnym, nie nieprzyjemnym się zgadzać, tylko żeby się nie bać, żeby nie być bezradną, żeby nie być totalnie rozgoryczona, a przede wszystkim, żeby nie brać przeciwko sobie. Bo to jest, myślę, najważniejsza myśl w tej książce. No właśnie, bo my często tak ym, troszeczkę chcąc się uchronić przed czymś, to mówimy: Nie będę o tym myślała, to to się nie stanie. Tak, Czyli takie nie myślimy o zdradzie, tak. nie myślimy o jakichś e, przekrych rzeczach, to znaczy, że tego nie będzie. Tak. Nie myślę, to się nie wydarzy. A ty w tej książce, ale też w jednej z naszych rozmów, e, bo rozmawiałyśmy już o zdradzie troszeczkę, e, powiedziałaś, że zdrada, e, poczekaj, za sobie znajdę ten fragment, no właśnie, gdzie jest Zanim fragment, go znajdziesz, powiedz. powiem, zdrada jest wieczna. O, o. Tak mocne, prawda? Mocny. Tak samo jak się mówi, miłość jest wieczna. E, przyjaźń jest wieczna, e, pewne nasze pragnienia ludzkie wspólne są wieczne, to też i zdrada jest wieczna. Tam, gdzie, ale kochani, zobaczcie, tam, gdzie są rzeczy pozytywne, tam muszą być rzeczy negatywne, bo bez negatywnych nie ma pozytywnych. Gdyby e, nie było dla nas ważne, żeby mieć wierną miłość, to by nas ta zdrada nie bolała. Mhm. Po prostu. To jest taki aspekt sprawy, który pokazuje, na co jesteśmy, ja to nazwam elektryczne, prawda? Czyli czego nie potrafimy znieść, co nas najbardziej rozwala, co nas gnębi, co nas przeraża, bo bardzo często dziewczyny żyją z obawą przed zdradą. Bardzo często. Jeszcze jej hen, -hen nie ma. Nic się nie zapowiada, a to, to jest oczywiście związane z lękiem przed odrzuceniem. Mhm. Nie czuje się na tyle ważna, nie czuję się na tyle wartościowa. Zawsze mam obawę, że ktoś, kogo ja pokocham, mnie zostawi. I jest troszkę co innego zostawi, troszkę co innego zdradzi, prawda? Mhm. No bo zdrada wiąże się z tym, że się pojawiła jakaś inna osoba, która dostała część, prawda, tego. Ukochanego człowieka naszego. Chociaż to jest takie właśnie podejście trochę zawłaszczające, które traktuje partnera czy partnerkę jak własność, a nie jest ona ani ona naszą własnością. No tak. W jednej z naszych rozmów nie mogę sobie znaleźć tego fragmentu, a sobie go zapisywałam, co powiedziałaś o zdradzie, ale wydaje mi się, tak parafrazując go, że dotyczyło, dlatego tak um, chciałam go tu przywołać, że dotyczył on tego, że mm, Twoim celem i zarówno pisząc tą książkę i mówiąc tak dużo o, o zdradzie, wydaje mi się, że jesteś jedną z psycholożek, która właśnie chce tak trochę nam tą zdradę oswajać, tak. y, mówisz, że nie chcesz powiedzieć, że zdrada jest czymś fantastycznym, nie, tylko że po prostu dobrze. ona jest częścią naszego. Życia. Oczywiście. I że to, co najbardziej jest bolesne, że my jesteśmy zdradzani i zdradzane od początku. Tak, od początku życia w ogóle. To były pierwsze, moja pierwsza myśl, jak założyłam, że będzie ta książka, że, że pierwsza wiadomość dla nas, ona jest smutna, ale ona też pokazuje, jakby, złożoność życia i tak. Taką jego skomplikowaność, że nasze pierwsze doświadczenia, i to nawet w tych domach, gdzie zdecydowanie jesteśmy kochani, oczekiwani, prawda, i chciani przez rodziców, dzieci przeżywają te zdrady bardzo wyraźnie, bardzo, bardzo tak, one tak wystają, prawda? Że pierwszy raz to nawet powiem Wam, że e, ciekawy jest taki skojarzenie, że dzieci czasami mówią ja pewnie nie jestem córką czy synem te, tych rodziców, bo oni mi coś obiecali, a potem nie dali albo nie zrobili. Albo tak mnie potraktowali, że ja się czuję jak obcy, prawda, że mnie nie lubią w tym momencie, czy za coś nie kochają, mają do mnie wściekłość, ja się czuję bezradnie. Wszyscy to żeśmy przeżywali. Rzadziej lub częściej, prawda? Bardziej sprawiedliwie lub bardziej niesprawiedliwie. Ale nie mówicie mi, kochani, nikt. Że nie może nie pamiętacie, ale były takie sytuacje. I wtedy nawet, wiesz, się mówi o baśniach, bo ja też lubię się odwoływać do baśni. Zresztą też jest książka, która mam nadzieję niedługo będzie wznowiona. Twoja książka, Moja gdzie, książka, gdzie rozbierasz. Statwianą, cicho, tak. E, e, tak. tak. Baśnie rozebrane. Wiesz, o, o, właśnie. o, właśnie. Stąd pamiętam. A macocha, słuchajcie, po, po, pojęcie macochy pojawia się bardzo często w związku z tym, że matka zdradza właśnie.

Że to już nie jest moja mama, prawda, mhm. ta, która ma dać wszystko. Żadna mama nie może dać wszystkiego i żadne dziecko nie może przyjąć wszystkiego, bo, bo by się nie rozwinęło jako dorosły człowiek. Więc zobaczcie, to jest przykre, bolesne, ale, ale jednocześnie rozwija, niezbędne. Tak? niezbędne. I teraz, jeżeli nasi opiekunowie, wychowawcy nas nie wychowują, czy nie kochają, czy nie prowadzą przez życie tak, żebyśmy się czuły, czy czuli, Pewnie e, wartościowo, to ta zdrada jest dla nas jakimś rodzajem przekleństwa, końca czegoś, prawda? Takiego rozsypania się życia. Przekreślenia. Przekreślenia mojej wartości już do końca. A to w ogóle nie to. Ja Was bardzo chcę uspokoić. To jest, to jest coś. No co po prostu po, po, poza tym, e, wiedząc jak bardzo kobiety, e, mężczyźni oczywiście też bardzo przeżywają zdradę ukochanych, bardzo, bo to się, u nich jest troszkę tak, że ktoś wchodzi na ich pole posiadania, wiecie to tak jak koty, co obsikały teren. I potem tam jakiś inny kocur się pojawia, no to, ten, to taka walka odchodzi, taki wrzaski, taka straszliwa potem y, wojna, y, że to tak można zrozumieć trochę facetów. Tak, ale też a, mężczyźni po prostu cierpią też z miłości. Że o tym tak. się rzadziej mówi. bo my Nie mówimy no, jak to jest moja kobieta, tak, a, w, a właśnie tak. inny kocur mi tam wlazł. To jest straszny ból. Jednak nie odejdziemy od tych kocurów. No, nie odejdziemy, no no, bo dobrze. kocury bardzo wyraźnie to pokazują, wiesz? To w ogóle u kocurów taka seksualność jest niesłychanie głośna ja i wyraźna. Ja się z tobą absolutnie też zgadzam, tylko wydaje mi się też, że, że, że o tym się mówi czasem, a rzadziej się mówi też o takiej wrażliwszej części e, m, właśnie mężczyzn. To no znaczy, ja się staram mówić tak, właśnie. przypominam. Właśnie I, tak. i dlatego pomyślałam, tak. że rozwiniemy to podczas naszej rozmowy, że mężczyźni... No, nie wiem, też są romantyczni, chociaż ta romantyczność czasem można ją negatywnie y, y, rozumieć jako y, wiarę w dwie połówki i tak dalej, ale w tym sensie, że ważne są też dla nich gesty, uczucia, słowa, ale prezenty, czas spędzany razem. Bezpieczeństwa, a rzadko tak To, że, oni że są akceptowani to, że się ich na, właśnie przyjęło ze wszystkim, prawda? Mniej więcej ze wszystkim, no bo to też to też jest nasze ogromne albo, że... marzenie, które się do końca nie spełnia. Tak jest, albo że byłyśmy ich pierwszą partnerką, tak. albo pierwszą kobietą, czyli dziewczyną, z którą, którą przeżyli coś, którą pokochali, pokochali przykład, tak. z którą doświadczyli czegoś. Mhm. I jeśli ta właśnie osoba też zdradzi, to też ich to boli, tak jak Oczywiście. nas. Oczywiście. I czasami i kobiety, i mężczyźni się tak zapiekają w sobie wtedy. Dokładnie tak. tak. Już nigdy, już albo nigdy. już nie tak. niech z prawda? miłością. Tak. tak. Nie wierzę. że... No, poza tym mówią też, potwierdziło się coś, czego się bałam. I to słuchajcie, tutaj jest ten moment tak zwanej spełniającej się przepowiedni, co nie oznacza, że zawsze tak się musi zdarzyć, oczywiście. Natomiast w no, jakiś sposób prowokujemy coś niedobrego, jeżeli się bardzo tego boimy. Wiem, że nie chcielibyśmy się bać, a się boimy, prawda? Bo nas tak no, wyposażyło to, co dotąd się zdarzyło. Poza tym, przecież zobaczmy, że my bardzo często widzimy zdrady w naszym domu rodzinnym pomiędzy rodzicami. Czy w ogóle w rodzinie, prawda? Czasami się opowiada też o tym, o dalszej na przykład rodzinie, mm -hmm. nie zdając sobie sprawy, że to jest wszystko o nas. No bo to, że ciocia ze stryja, albo gdzieś tam któryś dziadek, prawda, uciekł, porzucił, albo, albo ta stryjenka, prawda, uciekła z malarzem, no to przecież są wszystko rzeczy dotyczące niesłychanie naszego rodu i naszych korzeni. Czyli są w nas po prostu. Oczywiście, tak. są w nas, zostają z w nas. No. A jeszcze jak na przykład chłopak widzi, wiesz, popatrz ile jest sytuacji, że właśnie dziecko zobaczy gdzieś rodzica z kimś innym w sytuacji bardzo intymnej, prawda? To jest, to jest, to jest dla dzieci wstrząs i szok. I, potem, I to też zostaje. I albo to jest tak, że, że na przykład chłopak czy dziewczyna mówi, nie warto być wiernym, albo sobie mówi, nie zawierzę Prawda? No oczywiście można też to potraktować spokojniej, bo tu bym powiedziała, że w tym temacie e, bardzo nami miotają uczucia, e, a przy miotaniu uczuciami my podejmujemy często nie decyzje. To nie znaczy, że uczucia są nieważne, bo są piekielnie ważne, prawda dla nas. W ogóle cały jakby smak życia zależy od tego, co czujemy. Ale pomimo wszystko, ogromnie się przydaje przy takich sytuacjach znajomość. Wiesz, tego, co się w ludziach dzieje, rodzaj tolerancji, rodzaj mądrości, rodzaj takiego i tu też bardzo dużo zależy od rodziny i od rodziców, prawda? Czy oni na, z nami rozmawiają i tłumaczą nam życie, czy oni nas straszą? Czy oni nas y, wręcz y, szantażują różnymi, prawda, y, rzeczami typu nie będziemy cię lubić, czy kochać, albo w ogóle będziesz do niczego, jeżeli czegoś nie będziesz robiła tak, jak my sobie życzymy. Czyli jeżeli sobie nie zaprzeczysz, prawda. No i potem zobacz, ktoś, kto sobie dużo zaprzecza, a dziewczyny sporo muszą sobie zaprzeczyć, no to potem się jeszcze bardziej boją, prawda, że... Nie wiem, czy wszystko zrobiłam, bo może on mnie też przestanie kochać na przykład. No trochę tak, rzeczywiście jest w nas, o lęku już rozmawiałyśmy poprzednio, ale tak, ten, ten no. lęk, zresztą my tak byłyśmy przez wieki socjalizowane, że mm. do, dopóki masz ten związek, to, dopukuje, do, to dopóty jesteś bezpieczna kobieta no, bez tak mężczyzny, prostu. bez tak. męża była no, no. Jak, narażona na ataki no. tych wilków z każdej strony. Bardzo zagrożona. Tak, tak więc tak. to było naszym celem. Celem. Dlatego tak. właśnie myślę, że ta zdrada, ta seksualna, ta romantyczna, tak nas najbardziej boli, ale pomyślałam sobie, żebyśmy żeby jeszcze się wrócić trochę do źródeł i pomyśleć o tej zdradzie, bo już powiedziałaś to, że zdrada to nie tylko to, że ktoś um, się z kimś przespał, ktoś kogoś pocałował, ktoś kogoś obejmował czy dotykał, kto nie jest jego e, aktualnym partnerem czy partnerką, ale też to jest na przykład. E, no, zaciągnięcie kredytu bez wiedzy partnera tak, czy partnerki tak, tak. to jest y, prowadzenie jakiegoś podwójnego życia nie ukrywanie pewnych ważnych bardzo ważnych aspektów, informacji tak. tak i to zarówno dotyczy na tak. przykład pieniędzy jak i różnych osób w naszym Pracy, życiu historii przeszłości. życia, przeszłości tak oczywiście prawda Jakoś jak z, mm. tak, też to powiedzieć jak myślimy zdrada to zaraz sobie wyświetlamy właśnie taką scenę właśnie zakładki twojej książki czyli y, on z nią w łóżku i ona wchodzi tu akurat z kwiatami, dlatego że. Ja wymarzyłam kochanki, sobie tą okładkę, ją tak. uwielbiam, powiem Wam. W ogóle. Jest bardzo zabawna. W ogóle bardzo się cieszę i chcę Wam bardzo podziękować i pogratulować jednocześnie, bo bardzo często od Was słyszę, że ta książka jest dla Was ważna i że Wam pomogła. Nawet małżeństwa wiesz mi, dziękowały i bardzo dużo kobiet, a czasem się zdarza na ulicy, słyszę z drugiej strony jeździ: Pani Kasiu, kupiłam jej te kwiaty. No to jak rzeczy do nich bardzo gratuluję. Że kupują, tak. że naprawdę Kupują, kupują. naprawdę. Kupują. No. No do, ale wracając, więc widzimy sobie tę scenę, a nie widzimy tych wszystkich takich drobnych zdrad, albo tak, nie nazywamy tak, ich zdrad. Tak. A czy drobnych? Właśnie, widzisz, powiedziałam drobnych. D właśnie, ha. sama to. Ha, widzisz, i, co tak. powiedziałam? No. A, i, a ja tak nie mówię. Nie, nie ty tak nie mówisz. Nie, ja, ja tak, tak nie mówię, bo powiedziałabym troszkę prowokacyjnie odwrotnie. Dla mnie seksualna jest raczej drobna. Dla mnie te inne, te na przykład związane ze światopoglądem, z postawami wobec życia, wobec dzieci, wobec siebie wzajemnie, z kłamstwem, z zabranianiem, wiesz, z, nie wiem, z nadużywaniem, to to są poważne, wiesz, zdrady. Takie, które, które, wiem, że tutaj dużo dziewczyn zakrzyknie od razu, ona, wiesz, lekceważy, ja nie lekceważę, bo ja wiem, jak to boli. Ja wiem, co to znaczy Ty mieć nie bólu, zdrady seksualne. Nie lekceważę, znaczenie. bo wiem, że jeżeli się jest z kimś blisko i ten człowiek jest dla nas ważny i on ma dla nas, wiesz, taką... No jest tak nam blisko naszemu ciału, prawda? I naszej, naszej seksualności. To to jest rozrywający ból. Natomiast jeżeli ktoś nie jest dla nam tak bardzo, wiesz... E, bliski e, cieleśnie czy duchowo, czy a są związki, w których ludzie są ze sobą no, na, bardziej troszkę na zasadzie sojuszu, umowy, e, tego, że jest wygodniej, że jest bezpieczniej, że się życie łatwiej. Zawsze małżeństwo na tym zresztą polegało. I, i, i tutaj się wiesz, jakby zaczyna taka wiesz, wściekłość, czy taka, taka e, pretensja nieprawdopodobna właścicielki albo właściciela. Wiesz, to to na przykład mnie troszkę powiedziałabym e, znieświeża. Nie wiem, czy to dobre tu słowo, ale tak mnie to martwi, bo mówię tak, wtedy, wiesz co, to jest takie e, tak zwany syndrom sam nie z jej drugiemu nie da, wiesz e, e, i myślę sobie tak, e, przez zresztą to piszę tu o tej zdradzie, przecież bardzo wielu stron w tej książce, z przeróżnych stron, że. Może się okazać, że dopiero zdrada pokaże, że ten człowiek jest dla nas naprawdę ważny, albo że jest ważny w jeszcze inny sposób niż nam się wydawało. I że w ogóle każda rzecz w życiu, tak samo jak zdrada, która jest mocna i ważna, przynosi nam pewną wiedzę. Takie olśnienie, ocknięcie się, takie zdumienie, prawda? Nie przypuszczałam. Tak samo jak bardzo często ludzie, choć kobiety myślę, częściej mówią tak, ale mężczyźni też, jeżeli on by mnie zdradził, to ja natychmiast się z nim rozstaję, a potem się okazuje, że nie. I to też przynosi wiedzę i doświadczenie, ponieważ się okazuje, być może, że inne wartości są ważniejsze. Czasem nas to same, czy samych zaskakuje, tak. bo jest taka sytuacja, że właśnie żyliśmy w przekonaniu, czy żyłyśmy w przekonaniu, że właśnie game over. Zdrada, tak. ja game over. Ja to over, nie pozwolę. Nie pozwolę, tak. to jest po prostu. Yy, I nawet sobie to, to obiecywaliśmy i mówiliśmy wprost, a potem dochodzi do takiej mhm. zdrady. Powiedzmy, że to on, czyli partner, na przykład w tym wypadku zdradza. I po tej oczywiście złości, bólu, oburzeniu pojawia się w nas kurczę, ale ja, ja z nim być. Nie chcę, nie chcę być. z nim bez niego być, tak, tak. Ale nie sądzisz, że boimy się trochę do tego raz, że przyznać przed sobą, a dwa, że nie wiemy, znaczy, że chcemy, żeby było fair, żeby było sprawiedliwie. Wiesz, że nie chcemy tak jakby go przyjąć, nie wiem, chcemy, żeby odpokutował, chcemy nie, nie mu zrobić w ogóle to, to się należy, No właśnie. To się należy. To się nazywa za dość zadośćuczynienie lub e, e, wyrównanie. E, e, zarówno kobieta, jak i mężczyzna e, ma zażądać. E, niekoniecznie, w, w, wręcz przeciwnie, nie tego samego. To znaczy, tu nie chodzi o to, żeby, wiesz, e, też zdradzić. I wyrównać. Nie, nie. Tu chodzi, to jest taki sposób, powiedziałabym, e, hmm, prowokujący kolejne e, niedobre rozwiązania. E, tu chodzi o to, żebyś zrobił lub zrobiła dla mnie coś, czego dotąd nie robiłaś i co dla mnie jest ważne, i żebym zobaczył lub zobaczyła, że, tobie że ci naprawdę zależy. Mało tego, pewne sytuacje należy potem traktować jako nowe. Czyli trochę zacząć jak gdyby. Wiesz, prawie że może nie całkiem, bo to się nie da od początku. W Czyli jak sensie, się wyrówna, tak, to zaczynamy tak, od nowa, tak? tak żeby tak. ciągle nie wracać I do tego. Co było. Okay. tego żeby się nie powtórzyło, czyli mówimy sobie pewne rzeczy, których nie mówiliśmy, prosimy się o coś, o co nie prosiliśmy, wymagamy coś, czego nie wymagaliśmy i nie pozwalamy rzeczom ważnym zdechnąć. Rozumiesz, czyli jest się tak przykryć piaseczkiem, prawda? Że nic tu się nic nie dzieje. dzieje jak się dzieje. Im bardziej, słuchaj, to jest ciekawe, kochani, sprawdźcie, bo y, jakie życie nas nudzi? Takie powtarzalne strasznie, takie wiadome. Przecież bardzo często, choć nie zawsze i nie wyłącznie, zdrady się pojawiają z nudów. No bo już tak jest, tak, tak, już jest, no tak, jakoś no, to ciągnie się, prawda? Nic, niby nic nie zagraża, niby się nic nie zepsuło, ale jest jakoś nieciekawie, jakoś tak, mhm. prawda? Bardzo często o tym ludzie mówią. E, że się chce czegoś, że chce się przeżyć, że się chce i nie sięgamy do przeżycia z partnerem, bo a to ja już nie wierzę, a on taki nudny, a ona taka sama, a ona ciągle ma pretensje, a on to nic, tylko się czepia. Wiesz, to po co ja będę do niego? Wiesz, przychodzi na przykład kobieta, i on mi nigdy nie mówi miłych rzeczy. Ja mówię, a kiedy pani ostatni raz mu powiedziała miłą rzecz. Ja mu nie będę mówić, jak on nie mówi. Konie, rozumiesz, ale obcy, tutaj się, wiesz, otwiera coś zupełnie nowego, przecież my zapominamy, że to się otwiera dokładnie to samo. Tylko nam się wydaje, że to będzie kompletnie inaczej. Czasem po takim y, flircie, zdradzie czy romansie wręcz nie możemy patrzeć na tego czy ten, którzy nas uwiedli. Mówimy, co ja w nim chciałam tak. w ogóle. A po jakimś czasie szczególnie. Prawda? I myślisz sobie, po co ja to Więc to nie chodzi o tych ludzi często. Chodzi o przeżycie, chodzi o przeżycie że ja nadal tak. jestem, faceci to mówią, nadal jestem jakby w biegu, w toku, w, grze, w życiu, tak. w grze <laughs> e, czy w wyścigu, prawda? Kobiety mówią, nadal jestem kobietą, ciągle ktoś na mnie reaguje, bardzo mi tego potrzeba. Więc jeżeli, wiesz, jakby się to powiedziało w, w współpartnerowi miło, ciepło, po, poczekało troszkę, samemu coś dobrego wypuściło, to się to odgruzowuje. Natomiast to jest wysiłek świadomy, który trzeba podjąć bez e, absolutnie gwarancji to ta, rozumiesz, bez gwarancji, no po prostu podejmujemy, ale z nową osobą też jest bez gwarancji. No też jest bez Tylko gwarancji, nam się tak. wydaje, że jest gwarancja taka, że on czy ona już się mną zainteresował i znowu czuję te motyle więc już jest fajnie, prawda? I tu mi łatwiej mówić, bo, bo, bo pani taka cudna, albo bo pan taki wyjątkowy, prawda? A przecież ten twój mąż jest wyjątkowy, albo ta twoja żona jest wyjątkowa, absolutnie wyjątkowa, bo twoja, prawda? No ale to jest, wiesz, no... Zmęczenie materiału. Powiem Ci je zawsze jestem pod wrażeniem, jak albo rozmawiamy, albo jak czytam właśnie w książkach, napisanych przez ciebie nie ze mną, na przykład. Tylko z innymi autorami, ale z tobą czy autorami, też. ale takie też są. I też je polecam, oczywiście. No, jak mówisz o tym? Żebyśmy sobie o pewnych rzeczach mówili i to mi tak się zawsze podoba, jak ja to czytam i zawsze moją drugą refleksją jest, o Jezu, kiedy ja słyszałam taką rozmowę, podobało mi się, jak e, właśnie w tej książce Kup kochanka, kup kochance męża kwiaty. Kup kochanka, kub kochance męża kwiaty. Kochanka nie kupuj. E, w, <słuch> <słuch> w każdym razie e, mówisz o tym, że najbardziej boli, znaczy, że nie powinna nas, znaczy, myślisz, że mniej powinna nas boleć ta zdrada tak zwana seksualna, chyba, że dotyczy ta druga osoba w tym trójkącie jest kimś też nam bliskim, czyli na przykład jest naszą przyjaciółką. Nie wiem, siostrą, prawda? Czyli, że na przykład dowiadujesz się, że twój partner miał romans, czy miał jakąś bliską relację? Ma? Bo do tego też dojdziemy. Hmm. Czy to chodzi o łóżko, czy to chodzi też o emocje? Tak, o, o bliskość. I o bliskość emocjonalną, bo to też chciałbym. No ta, żebyśmy niektóre do tego kobiety wróciły. mówią, ja się bardziej wściekam, że ona go rozumie, a on ją, niż to, że na przykład poszli razem do łóżka. Prawda? Tak, No właśnie. Bo mają w tej sferze na przykład, kochane, posłuchajcie, co mówię, większą niepewność na swój temat. Zawsze się pojawia, ten. słuchajcie, jeżeli jest taka wściekłość i zazdrość o to, że mój partner robi Święcia coś czas. z kimś innym, mm -hmm, mm -hmm. No, to znaczy, że ja w tej sferze w siebie nie wierzę. Że on lubi spędzać czas ze mną, tak, albo że chciałby. Tak? Albo, że ja mam coś do dania tutaj, Aha. prawda? Albo, że w ogóle chcę tu coś dać, bo na przykład ja mam taką jasność, że ja w ogóle nie chcę rozmawiać z moim partnerem o żadnych sprawach ekonomiczno-politycznych, które on uwielbia. I ma dwie moje przyjaciółki, z którymi gada o tym po prostu namiętnie. ja jestem taka szczęśliwa wtedy. <grym> Okej. <Okay. grym> Rozumiesz, że, że po prostu oni się śmichają i przeżywają, i w ogóle on nawet wtedy na mnie uwagi nie zwraca. I to się nie boli. Nie. Ja jestem zadowolona po pierwsze, że on ma z kim po drugie, że one lubią z moim chłopem gadać, wiesz, o, o, o ważnych rzeczach, a po trzecie, że ja mam spotkój że, że ty więc, nie musisz. Ja mam właśnie, święty tak. spokój. No więc to jest właśnie też ten podział, że o to też możemy być bardziej zazdrosni, no właśnie, bo zdrada to też i zazdrość. Może dojdziemy do zazdrości no, pod koniec. Ale i zawiść też. chciałam właśnie powiedzieć o tym rozmawianiu i ty mówisz um, o bolesności takiej zdrady, kiedy na przykład przyjaciółka i partner i mówisz o tym, że przecież przyjaciółka mogłaby przyjść do ciebie i powiedzieć, słuchaj, Czuję coś do twojego partnera tak. I właśnie o to chodzi Zastanawiam się, Boże, kto tak, tak. Kto kto, tak, potrafi? Kto tak potrafi To kto powiedzieć i kto potrafi to przyjąć O, i teraz to jest druga strona no. Jest chyba ważniejsza Ja czasami, wiesz, z facetami rozmawiam Albo w ogóle też mówię kobitom Słuchajcie, co by było jakby przyszedł twój chłop I powiedział tak, wiesz co Zdechło nam coś ostatnio Jakoś jest tak mało, wiesz, ciekawie I ja tak się martwię Że za jakąś chwilę to ja zacznę się Mocno rozglądać za jakąś panienką, żeby z nią się puknąć. Nie to, żeby cię rzucać, ale mam ochotę, wiesz, na jakiś żywszy seks, na jakąś taką ciekawszą intryszkę, na jakąś zabawę. A on mówi, nie powiem jej w życiu, bo ona weźmie patelnię i walnie mnie w łeb za to, że ja mam takie myśli. Nie będzie wdzięczna, że jej mówię, bo już będzie to uważała za zdradę i już to będzie uważała za odrzucenie, podczas kiedy to mogłoby być wyjście do. Naprawy. Mhm. I właśnie dopiero on musi zdradzić, ona się musi dowiedzieć, musi do niej dotrzeć, że ją to boli i że ona wcale nie chce się z nim rozstać, że on jest jej naprawdę ważny i potrzebny, żeby się zaczęła zastanawiać, że może ona w jakiś sposób też tutaj się do tego przyłożyła. Mhm. A ta przyjaciółka, wróćmy do niej, tu podajesz taki przykład, A tutaj przykład że ona że tak. mówi, słuchaj, coś, coś czuję do twojego partnera, ale jesteś dla mnie ważna, tak. nie chcę, żeby to wpłynęło tak. na naszą tak. relację, mam mętlik uczuć, nie wiem co tak. zrobić i co robimy? No właśnie. I na przykład, czy one, co można zrobić w takiej sytuacji? No bardzo różne rzeczy, przede wszystkim nie wiem, co poczuję, jak ona to powie, prawda, prawda? czy poczuję... Wiesz, najpierw głównie wściekłość, że ona się tu zasadza na mojego chłopa albo że, że mnie nie uznała, wiesz, za na tyle mm -hmm. ważną, że w ogóle jej się tutaj wręcz pojawiła taka możliwość, prawda? Bo niektóre kobiety się absolutnie zarzekają w życiu nigdy ani żadnej koleżance i w ogóle żadnej kobiecie ja tego nie zrobię. Po czym robią? To też jest, wiesz, kolejny aspekt. No, bo naprawdę my sobie czasem wyobrażamy siebie zupełnie inaczej, bo nie wiemy, jeżeli się dopóki, dopóki się coś nie zdarzyło. I to jest takie troszkę nadmiarowe, prawda? Czy życzeniowe też. Ja to taka szlachetna, że ja to nigdy. No, nie wiem po prostu, prawda? Raz mi jedna moja przyjaciółka powiedziała: Ja nie wiem. Nie, nie było tak, że się, wiesz, już to zaczęło coś między nimi Tylko Powiedziała, ja nie wiem, czy gdyby tak było, że twój, wiesz, facet mnie tak olśni, tak poruszy, że ja po prostu, wiesz, go bardzo zapragnę, to co ja wtedy zrobię? Nie wiem. No i powiedziałam mi, rozumiem, wiesz, okej. Okay. No nie jest tak, że będę teraz w związku z tym uważała, prawda, wiesz, jak na niego patrzysz, czy co do niego mówisz, no bo ja tak żyć nie chcę, wiesz, ja w ogóle nie lubię podejrzliwości takiej, wiesz, bo przecież, wiesz, zawsze twierdzę tak, jak coś się ma zdarzyć, to się... Zdarzy, no to zresztą wiecie, dziewczyny, mówię, może to trochę śmieszne, ale jak będziecie chciał chłop nie tyle ciebie zdradzić, ile będzie chciał, zobaczcie różnicę, kogoś puknąć, to zdąży między 6 a 6.15 rano, jak pójdzie po bułki. Wiecie, to jest. Tak, to, rozumiecie, to, to, to jest tak. po prostu. I nie ma tu co pilnować, zaglądać w coś, bo to jest, to, to jest takie pokazujące, że my się czujemy tak strasznie niepewnie. Mhm. Jeżeli dziewczyna, kobieta, również mężczyzna poczuje, że się tak niepewnie czuje, to bardzo to jest ważne, żeby sobie dał opiekę. Dała i taki kawałek inwestycji w siebie, żeby sobie tutaj naprawić samopoczucie, żeby siebie zacząć szanować. No, nie jestem chetka pentelka, rozumiecie? Nie jestem byle kto. Każdy tak się powinien czuć. Czy powinien? Ładne, Fajnie tak. by było, żeby się tak, tak czuł, prawda? Pamiętajcie, nie jestem byle kto. Nie tak. jestem byle kto. Bochetka pentelka to nie wiem, co to jest. Nie wiesz, to takie <laughs> znane powiedzenie, ale nie za wiem. moich czasów. <laughs> Czyli, że co, że takie, takie byle tak? co. Takie co, tak. Okay, tak. pentelka. Ale poczekaj, jeszcze wrócę do tych przyjaciółek. Ostatnia już Dobra, rzecz. Dobra, dawaj. Bo chodzi mi o to, Pierwszy że temat. jednym z Twoich e, pomysłów e, było to, żeby na przykład powiedzieć, to może prze, przesta, przestańmy się spotykać na jakiś na czas. Czas. Po prostu tak. w takim gronie. I sprawdzimy, co będzie. I sprawdzimy, co tak. będzie, bo y, to też piszesz w tej książce, że czasem chęć zdrady, chęć romansu, za tym, znaczy czasem, bywa też tak, kryje się naprawdę silne uczucie. I wielkie uczucie. I jesteś za tym, tak piszesz, żeby za tym uczuciem iść, tak. żeby pozostać, bo to jest pozostanie wiernym sobie. Tak, tak, Ale mało, często tak. fascynacje po prostu mijają. Owszem. Jest taki no, cudowny serial. Myślę, że część naszych słuchaczy i słuchaczek go już widziała, czyli Fleabag. Nie wiem, czy ty widziałaś. Nie. Bardzo ci polecam. Jest na, obecnie chyba na Amazon Prime. E, m, I to m, opowiada o takiej dziewczynie. W pierwszy sezon opowiada o dziewczynie, która się zmaga, potem się dowiadujemy również, no, z po śmierci przy, przyjaciółki, i wchodzi w różne takie relacje romantyczne. A w drugiej części, wyobraź sobie, która jest genialna, zakochuje się w księdzu. Oh, Ten wow. ksiądz jest, jest genialny, w no, ogóle tak, nic dziwnego. I w pewnym momencie ona mu to mówi, że, że go kocha, i on na to jej odpowiada, to minie. Mm -hmm. I no bo minie, jeżeli i, tak. I tak. I to, to jest piękna w ogóle scena, ale pomyślałam sobie, że, że właśnie w, tym, w tej jej miłości do niego jest oczywiście zachwyt nim, ale też takie poczucie, że to jest coś zakazanego. Tak, czasem i ekscytacja prawda, czymś takim I on to wie, odpo, odpowiadając tak. jej, że to minie. Mm. I dlatego czasem te fascynacje mijają. No tak, tylko jest tylko pytanie, to, czy chcemy żyć właśnie. bez fascynacji, no, prawda? Właśnie. Czy chcemy być... Wiesz, no są różne postawy wobec życia, prawda? No jest taka stoicka, że, że właściwie, prawdę mówiąc, wszystko jedno, wiesz. No <laughs> Ale tak. jest taka epikurejska, że właśnie życie ma być, prawda, no, doznawane, no, czy taka dionizyjska, bo... bo... No, są też takie postawy, że e, e, trzeba coś bardzo mocno sprawdzić właśnie, prawda? Pamiętasz e, z różnych powieści i pr przekazów starych, że na przykład młoda para się zakochiwała, byli za młodzi, rodzice jej mówili rok przerwy i jeżeli się będziecie dalej kochać, tak, możecie się pobierać, tak. prawda? Ale jesteście za młodzi, jeszcze nie wiecie co to znaczy. No to też było coś... Ciekawego, ale też nie, nie zawsze to zadziała, nie zawsze to jest fajne, bo, no bo dlaczego nie już, prawda? No, tak. Odraczanie jest umiejętnością istotną w życiu cierpliwość też, mhm. ale jednocześnie też nam potrzeba spontaniczności. No to no, są wybory tak, za tak. każdym razem to, szalenie to trudne i tak. jednorazowe, wiesz, no. w dużym stopniu, tak, prawda? Tak, masz rację, że to, co za jednym razem zadziała, niekoniecznie za drugim. No, pewnie. No. Poza tym, wiesz, na przykład ile jest też takich dowodów na to, że ktoś się, wiesz, wyrzekał, 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 aż poczuł, że za późno, prawda? Też takie mówienie, czy wiersze do kobiet, wiesz, nie dałaś teraz, a potem już nikt nie będzie chciał. No to jest trochę niemiłe, ale też jest tak, Prawda? Że, Czyli mówisz, wiesz, że nie do końca musimy być tak, tacy dorośli, tak. świadomi i no e, no. Fajnie dojrzali. Fajnie jest mieć z tyłu głowy tego dorosłego, który mhm. to wszystko zbiera, rozumie, nazywa nawet, ale dziecko jednocześnie nie traci frajdy z życia. To wcale niełatwa postawa. Mm -hmm. Ona zakłada pewne rzeczy, wiesz, no ale paradoks jest, życie z paradoksem właśnie, więc rozwiązanie też jest w paradoksie, prawda, że jakby rozwiązanie jest w tym, żeby zjeść ciastko i mieć, no. No wiem, wiem. Tak, Bardzo się o to staramy, to nas zawsze, Bardzo. Tak, tak. I czasami kompletnie nam to nie wychodzi, a czasami się prawie zbliżamy. No i w ogóle w życiu nic nie jest do końca, zauważ. No nic nie prawie jest. Prawie się tak. zbliżamy. Czasem bardziej żałujemy, że do czegoś nie dopuściliśmy, tak, niż tak. że I Teraz temu, oczywiście tak, mówimy tak, trochę o czym innym niż zdrada. Tak. Mówimy o tym, jak warto żyć, prawda? Czy jak umiemy żyć. Natomiast ta zdrada, wiesz, to jest tak, że jeden z tematów to jest, że zdradzamy siebie. No o właśnie, o tym chciałam powiedzieć, bo to jest, to jest coś, co jak to mi pierwszy raz powiedziałaś, to naprawdę mi otworzyło takie drzwi w głowie. Czyli, że powiedziałaś, że naszym partnerom należy się nasza lojalność, ale wierne to my musimy być sobie. Przede wszystkim sobie, tak. Ja mam... Ze sobą się tak uczyć, dogadywać, tak siebie słyszeć, tak rozumieć, być tak uczciwa, jak tylko potrafię, nie ściemniać, że jestem lepsza, nie ściemniać, że, że taka szlachetna, wiesz, że taka jestem w ogóle świnta, wiesz. No znam mnóstwo takich kobiet, którym bardzo zależy na tym, żeby, broń Boże, nie zobaczyć samej, co ja robię. No, bo wiesz, to jest bardzo taki ważny temat w psychoterapii, mój obraz siebie i ja prawdziwa. Ja prawdziwa jest trudna do odkrycia w ogóle, natomiast warto się zająć tym, co ja chcę o sobie myśleć. Bo to też potem się w praniu sprawdza, prawda? Okay. I ludzie inni nam też czasami mogą powiedzieć: kochanie, nie, nie jesteś taka, jak ci się wydaje. Mm -hmm. Może się bardzo starasz i czasem mogą nam powiedzieć że nie doceniasz siebie też a tak że masz bardzo złe zdanie o sobie oczywiście a... bo uważasz tak. że powin że będziesz lepsza jak będziesz robiła że na przykład wszystkim pomożesz tak. a nam na tym nie zależy żebyś nam wszystkim pomogła na przykład tak. tylko na przykład na tym żebyś była pogodna mhm. I była zadowolona z siebie, prawda? I wtedy będzie dużo fajniejsza i bardziej nam przydatna do życia, do współżycia, niż wtedy, jak będziesz pomagać. Bo my sobie poradzimy, rozumiesz, prawda? To jest takie dość typowe u kobiet. Teraz że... ja pomyślałam, że ja tak mam, że ja tymi podcastami, zobacz, ja ciągle mówię, chciałabym wszystkim pomagać, a może... Ludzie tego wcale nie chcą. Może ludzie chcą nas po prostu posłuchać. No pewnie, wiesz o co chodzi? Że, tak. że ja nie muszę z ka każdym naszym pod podcastem, jak 10 sposobów na, jak to zrobić, jak nie dopuścić, że po prostu może Bez być to przyjdzie. rozmowa, w której się każdy tak. weźmie, co będzie chciał, bo albo ja nic sobie słuchnie, nie weźmie. że to nie? mówisz? Bo przecież no. chodzi o frajdę relacji, kontaktu, poplotkowania. Dlaczego ludzie lubią plotkować? Z tysiąca powodów, ale również z tego, że to jest jakby, wiesz, kinofilm i książka jednocześnie nieprawda, że tak sobie opowiadamy tak, życie. Tak. Ludzie czasem mówią, Jezu, czy możemy porozmawiać y, o tym, w co ona była ubrana? Albo czy możemy porozmawiać o czymś tam? Do niczego to nie prowadzi ta rozmowa. Ale tylko jest, jest takim przyjemna. podzieleniem się. Tak, tak, Z złośliwościami drobnymi tak. również. Byle drobnymi i byle, byle drobnymi, z intencją. Tak. tak. I z intencją taką, tak, że tak, e, że generalnie wszystkich w, akceptujemy. W ogóle słuchajcie, im dłużej żyję, tym bardziej mam Ochotę tak powiedzieć tak co już nie ja wymyśliłam i nie ja yeah. też powtarzam, tak naprawdę w tym wszystkim wartością jest życie samo. Oczywiście, żeby ono było jak, naj, jak najbardziej dla nas do przyjęcia i dające nam jakiś rodzaj satysfakcji, jakiś rodzaj, wiesz, nie wiem, na, no może też oczywiście i nagród za to, co żeśmy zrobili, bo to przecież też chcemy tego, prawda? Mm -hmm. Ale zdejmijmy ten od, od, odór takiego. O Jezu, takiej, jak to nazwać? Te, tej, przede wszystkim tej chęci doskonałości. Tych porównań. Zdajmy sobie sprawę, jak różni są ludzie, wiesz. Z, z tymi zdradami. Jak faceci mówią, e, ja tego, bo ja tego i bronię, i nie bronię. Mhm. E, niedawno, wiesz, jeden pan przeczytał Kub kochance księ, księ, księdza. <średencji> Kup kochance księdza kwiaty, ale tak, wymyślamy z tym tytułem prawda? dzisiaj, kup kochanka, kup kochanka księdza. księdza kwiaty, ładne, niech się nie czuje samotnym. No więc powiedział tak, słuchaj to jest pierwsza psychologiczna książka napisana w przez kobietę, którą przeczytałem to, i no. jestem bardzo tym zdumiony, że ją całą przeczytałem. Bardzo była ciekawa, dla mnie bardzo mi się podobała. Mówi, trochę, mówi, uderzyło mnie, że ty takie masz podejście, no, które można by czasami nazwać męskim. O, ja się z tym zgadzam, bo ja rozumiem facetów. Takie mam przekonanie, że ich rozumiem. Zresztą bardzo mi w tym mój tata pomógł i był taki dla mnie, wiesz, e, otwarty, że, że gadaliśmy o bardzo wielu sprawach, również o miłości i o sprawach seksu. I, e, i myślę tak. Jakbyśmy sobie zdali sprawę, że to co się dzieje, to jest takie proste zdanie, to się po prostu dzieje mhm. e, i już nie ma co, jak to się ładnie mówi, płakać nad rozlanym mlekiem. Tylko albo je wycieramy, mhm. albo je zostawiamy, żeby wyschło, albo dolewamy kolejne, czyli się, wiesz, żremy dalej, prawda? E, coś z tym i tak robimy. Bo bierzemy udział w życiu w sposób odruchowy mhm. również. Warto znać swoje odruchy, warto zobaczyć, aha, czyli jak mnie ktoś ukłuje, to ja zawsze na przykład reaguję tym, że uciekam, albo nie, zawsze reaguję tym, że się biję, albo nie, zawsze nienawidzę wtedy mhm. tych ludzi i to wszystko jest ich wina. Wiesz, trzeba zobaczyć, prawda, jakie ja mam strategie przetrwania. One są bardzo wczesne, bo my się musieliśmy nauczyć jako dzieci przetrwywać w naszych realiach, w których byliśmy, a one były przeróżne bardzo i przetrwaliśmy w większości. I teraz te strategie nam zostają, bardzo często nieuświadomione. Jak je mamy nieuświadomione, to reagujemy troszkę takim takim bezmyślnym odruchem i wtedy się znajdujemy w miejscach, w których wcale nie chcieliśmy. Na przykład, co nie umiem odmówić. Na przykład, mhm. umieć sobie odmówić to też jest bardzo duża dorosła umiejętność, ale przecież nie wszystkiego tak, jak sobie mówiłyśmy, prawda? I jeżeli zobaczę te moje strategie, jeżeli rozpoznam, jeżeli je skonfrontuję z życiem, jeżeli zacznę widzieć, że rozwiązanie nie jest w automatyczności, tylko rozwiązanie jest w oczekiwaniu za każdym razem innej sytuacji, bo ona jest zawsze inna. Wiesz, z jednym człowiekiem stać się na coś innego niż z innym, prawda? Tak. Inaczej się możesz czuć tak. jako kobieta przy dwóch różnych facetach. Mhm. I masę rzeczy się na to składa, nie tylko to, jaki on jest, nie tylko to. I wtedy, rozumiesz, sobie patrzysz i jakby decyduje, czy ja odpowiadam za swoje życie. No bo przecież jak wygodnie jest mówić, że to przez niego albo przez nią, że wiesz, że to mm -hmm. żona, że to mąż, że ja uwielbiam te piosenki, a mąż i dla jej męża po prostu brak mi słów. Pamiętasz starszych panów? Je, je, jeszcze taka, piosenka, taka piosenka, którą piosenka, przybora no. napisał rodzina, jej rodzina. Mam cudowną dziewczynę jest piosenka. No to nie nie, a jej rodziny ma wspaniałą. Tatuś jej życza mi żyra, z bratem gram w szachy, jej siostra tam mi coś mm -hmm. wiesz, szyje czy a mąż jej dla jej męża po prostu brak mi słów. No, przybora wiedział no o życiu wszystko. W Tych piosenkach są. Wszelkie w ogóle aspekta. I wiesz, i zobacz, ile w tym jest rozkosznej życzliwości, no tak. poczucia humoru, no jest. i ile związków polega na tym, że ona ma męża, on ma żonę, albo mają parę, albo mają dzieci, albo mają. mają... No i sobie żyją. Do, układają to jakoś. Coś im to załatwia. Nie umieją inaczej, albo nie chcą inaczej, albo tak się złożyło. Oczywiście to jest cudowny temat, żeby ktoś ich obsmarował, oplotkował, ob, obrzucił błotem. Tylko pytanie: wiesz, kto pierwszy rzuca kamieniem i w kogo? I za co? To powiedzmy jeszcze pod koniec o dwóch sprawach: o zazdrości i o takiej kobiecej. A raczej braku tej kobiecej solidarności, solidarności, jeśli chodzi o. I jeszcze bym dodała trzeci, że brak tego szacunku dla siebie jako kobiety seksualnej. Bo to od zdradziem. czego zaczniemy, nie poczekaj. Wiem. To może od zazdrości, bo chciałam, Dobrze. bo powiedziałam, że do niej wrócimy. E, często się mówi, że y, 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 zazdrość pojawia się nie bez powodu i że ktoś no daje takie y, powody. Tylko co ta zazdrość jakby załatwia? O to mi chodzi. Ale mówisz, o jakich że ktoś daje powody, bo co na przykład z kimś flirtuje. Na przykład, tak. No bo ma ochotę flirtować. No wiem, tylko że ta zazdrość, która się pojawia, to co ona nam. No załatwia? ona jest. Na, wiesz, przede wszystkim mój ci on, prawda? No trochę tak. Mój ci on. Na przykład ja się często pytam, a ty flirtujesz? Nie, ja nie. A lubisz? Nie wiem, bo nie flirtuję, bo to nieładnie. No właśnie. Rozumiesz? Nie chcę powiedzieć, wiesz, że wszystko oko za oko. Nie. Tylko jeżeli ty też kiedyś flirtowałeś albo masz czasem ochotę, to go trochę lepiej zrozumiesz. To nie jest łajda, który chce ciebie, wiesz, w tym momencie zabić i zrobić ci świństwo. On ma po prostu ochotę sobie pożartować i poflirtować. To jest taka postawa do życia, która jest no na stwarzanie miłych okazji. Jeżeli on to robi bez przerwy i zawsze, no to pewnie jest uzależniony. Mm -hmm. Prawda? Zresztą na przykład też mówię do końca, słuchajcie, jak masz męża, który jest tak zwanym e, zabawiaczem dam, to ja w imieniu tych wszystkich dam składam wielkie podziękowania. Są tacy mężczyźni. Bo tak, to jest tak. niezbędne nam w życiu. Sama skorzystasz z tego, że jakiś inny mąż cię będzie adorował. Mm -hmm. Ponieważ to przykład przy, 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 przydaje nam jakiegoś smaczku, prawda? To jest ten troszkę soli, troszkę pieprzu, troszkę chili, no. Poza tym no, często są takie pary, ja, z, ja znam taką parę, bardzo ich zresztą lubię, którzy, y, 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 ona co chwila y, przechodzi jakieś fascynacje, one mm. są czysto platoniczne, mówiłam ci kiedyś o nich, y, jakimiś, a to aktorami, mm. a to jakimiś kolegami z pracy i on o tym wszystkim wie. Czasem nawet z tego sobie żartują wspólnie, czasem on mówi, twój, zobacz, twój się pojawił, no tam, tam ja twoja, ja mam narzeczonym Brosnanie, co chyba już pamiętasz. <noise> dawno ale... go u nas nie było. Tak, ale dawno go nie było, więc Brosnan ma żonę... Pils Brosnan, oczywiście Pils -Brosnan. domyśliliście, -Brosnan. moi drodzy, tak. to jest ten e... słynny aktor. tak? Ma <noise> piękną żonę, która jest okrągłą kobietą, o czym on z przyjemnością mówi, a ona mówi, widziały gały, co brały. No i e, e, kiedyś przecież wysiał u nas jako wistula i, i, i ten reklama naszych koszul, cudowna, i ja mówię, słuchaj, do, do Edusia mojego jest w w Polsce. Jak on mnie spotka, to ty już mnie nie będziesz miał, bo on lubi okrągłe. No i teraz, jak się nam pokazuje gdzieś w filmie, to Eduś krzyczy Twój narzeczony, chodź, chodź! No tak samo, jak on się kochał w Scarlett Johansson, którą ja uwielbiam, no po prostu jest przecudna. Sama bym, wiesz, że tak powiem, tak się ładnie mówi z łóżka i nie wykopała. No i rozumiesz, ja wołam, Eduś, jest film z, ze Scarlett i on siedzi, wgapia się, jak rozumiesz, wyle mnie już się dawno tak nie wgapia. Znaczy, no, ja mam tego nie zrozumieć. No, no. Przecież to jest cudowne. No. No żywy, to jeszcze mu się chce, prawda? To jest... Ja też żywaj mi się chce, no niekoniecznie polecę, wiesz, no, nie wiem, czy by tam rzucił brozna na mnie okiem, ale tak sobie lubię wyobrazić, prawda? I to jest przyjemne, nie tak. mówiąc już o prawdziwych panach, którzy rzucą okiem. No tak. No. I też mi się wydaje, że to troszeczkę tak, y, wiesz, spuszcza powietrza. Tak, to taki tak, wentyl tak, jest, tak, że mówicie sobie o tym, tak. że mówicie sobie o fascynacjach. Nie bądźmy Tam, śmiertelnie serio. Ta moja właśnie koleżanka z tej pary, o której mówię, ona zawsze się pyta, a ona ci się podoba? Fajna, ale podoba no. ci się? I on na przykład mówi, no może być. Albo no tak, podoba mi się. Ona mówi, no tak, 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 myślam, tak myślałam, że jest twoim typie. I tyle. Albo... I tyle. Dokładnie. I tyle. I po prostu. I to jest Nic, miła konwersacja. Tak, tak. A dla niektórych to było, chłop nie powie, broń Boże bo ona się wścieknie, bo ona uzna, że on ją odrzucił, że on jej już nie kocha, no kobietki to jest po prostu znęcanie się nad nim i nad sobą. Dobrze. Czyli załatwiłyśmy temat zazdrości. No, załatwiłyśmy. <laughs> Przepraszam, tak. to tak żartowliwie powiedziałam. Dotknęłyśmy go. Może zrobimy o zazdrości dobrze, jakichś kolejnych dobrze. odcinków, Napiszcie jeśli tam czy, czy chcielibyście? Swoją drogą? Właśnie, tak. czy chciałybyście. E, I ta solidarność, brak solidarności kobiecej mnie bardzo boli. Ja wiem, że przez, e, w, tym, w tym temacie zdrad, wiem, że przez lata byłyśmy do tego, nawet wręcz powiedziałabym, tresowane. No, mężczyznom nie... zależało na tak, tym, żebyśmy żeby siebie nie mógł. Nie, nie on jest mój, a ty jesteś szmata, tak. to ty jesteś Dziwka, i jakaś tak. tam sama. sama. Mówisz, że nie bez kozery umieściłaś tutaj w tej książce scenę, gdzie, e, jak to mówisz, e, dziwka wpada ze swoimi z, ze, bojówkami bojówką, tak. i zabiera męża od, <laughs> od, stołu. od stołu podczas rodzinnego <laughs> obiadu. I to jest twoja ilustracja tak. e, tego A powiedzenia Dziwka mnie go, za, mi go zabrała. Ona go odbiła. Tak, ona go odbiła, tak. porwała, zakneblowała, po prostu tak, związała. Tak. A on, bidula. No i w, tak, i ona w tym, w tym obrazku rzuca go na łóżko i mówi, rób co chcesz, bo i tak wszystko będzie na mnie. No, tak, no. tak, tak, dokładnie tak. Czemu tak nam trudno pomyśleć o tej drugiej kobiecie, że to też jestem ja? Ja myślę tak, że to jest temat ogromny, a najważniejszy jego punkt pierwszy jest taki. Gdyby wszystkie matki miały, wiesz, miłość do swoich córek i dostawały od swoich matek miłość, to byśmy tak nie miały. Koniec, kropka, potem się pojawiają oczywiście różne zdrady przyjaciółek, różne zdrady chłopaków, że właśnie z przyjaciółką. A tu opowiem, powiem ci taką mm -hmm. historyjkę, która mi się w tym momencie przypomniała. Jako chyba dwunastolatka czy trzynastolatka pojechałam z tatusiem i z jego kumplem i jego córką, którą znałam i lubiłyśmy się na wakacje górskie. I tam był ładny chłopak, który nam się obu podobał, no i on zaczął do mnie uderzać w wiersz konkury Klasyka, i no. się chciał ze mną całować. No to ja jej opowiedziałam, że on się chce ze mną całować, bo miałam ją za przyjaciółkę, a ona powiedziała: Nie wolno w ogóle, co ty z chłopakiem się całować, to w ogóle wiesz, co ty będziesz wtedy? I ja się strasznie przejęłam tym i też jej zdaniem, i też jej taką, wiesz, niby życzliwością dla mnie, prze nie, przestałam tak, z nim a, całować. No bo nigdy byś tak nie pomyślał. Nigdy sobie, bym że to tak nie, gdybym okay. no tak nie pomyślała, ale była dla mnie ważna. No tak. Po czym co ja widzę następnego dnia? Ktoś się z kim całuje? Ona z nim. Poczułam, o ty, wredoto, ale ja nie myślę tak o wszystkich kobietach. Ja wiem, że tak się zdarza. Broń Boże, wiesz, żadna się zdradzona? Poczułaś się, zdradzona? się zdradzona? Poczułam się zdradzona. Przede wszystkim przednia. Bo nim, to, że tak. on potem skorzystał z tego, że jak nie jedna, to druga, prawda? No trudno, wiesz. Chciałbym nie pewnie. mieć zmarnowanych wakacji. <laughs> <laughs> Nawet go rozumiała. Ale do niej było mi bardzo przykro. I powiem Ci, co się zdarzyło. Dziwnym trafem zupełnie. Nie wiem, dlaczego się tak zdarzyło. Jakaś sprawiedliwość losu, naprawdę taka zemsta bogów. <laughs> Przyjechała, wiesz, do Warszawy po jakimś czasie, po paru latach myśmy się nie widziały. Nie wiem po co to Zrobiła ze swoim facetem. E, e, Ona, ta sama tak, dziewczyna. Tak. I zaprosili mnie na jakąś kolację z tańcami, gdzieś tam w knajpie, tak się wtedy jeszcze tańczyło w knajpach. Słuchaj, i on mi następnego dnia przysłał list, że się we mnie zakochał. E, Boże, jakie ty tu filmy nam tworzysz Tak, ale to wszystko prawda no. ja byłam zdumiona, bo owszem No wiesz, miły, fajny, żartowałam Bawiłam się z nimi Można się w tobie zakochać w jedną noc To też jest zrozumiałe Dziękuję prawda? kochanie bardzo e, I pomyślałam sobie wtedy, o Jezu Coś tu się wyrównało <laughs> Wiesz Taka oliwa sprawiedliwa <laughs> Zawsze się tak dzieje, powiem, uczciwie się przyznam Do tego, że miałam satysfakcję Wiesz, no nie, nie, nie zrobiłam tego specjalnie. Zresztą powiedz, że jak się robi coś specjalnie, to tak ja wiem. Po prostu się bawię. I, i, i pomyślałam, czasami się takie rzeczy wyrównują. No też, Zostawmy je, słuchajcie, Bozi, albo Losowi, albo jak to tam, kto zwał, prawda? Życie jest niesłychanie zaskakujące. Niesłychanie. Bywa. O, może nie tak. Tak Bywa. jest. tak jest. Bywa takie. I na zakończenie temat, o którym chciałaś powiedzieć, czyli o tym, że nie ja szanujemy swojej... Ja bardzo bym swojej... chciała, żebyśmy my siebie, mm -hmm. kobiety, po pierwsze, jak jesteś kobietą, to jesteś kobietą. Owszem, zostawiając te wszystkie tożsamościowe teraz tematy, prawda, różnych tranzycji, różnych. które są rzeczy, bardzo ważne, są, ale na bok. Jakby na razie, na tak, na bok, tak. Jesteś baba, jesteś dziewczyna, jesteś kobieta, i jako taka. E, po prostu jesteś ważna dla heteroseksualnych mężczyzn. Mhm. Jeżeli ktoś z tobą jest, to jest dlatego, że chce z tobą być. W każdym razie bardziej chce niż nie chce, prawda? Bo wybrał, że będzie. Coś mu się tu bardzo opłaca. To po pierwsze, weź to pod uwagę i wiedz to, że nie musisz się starać być nie wiadomo kim, bo najważniejsze, żebyś była sobą dla siebie i żebyś miała. Przyjemność z tego, że w ogóle jesteś i fajnie jest że być kobietą, więc polubić to. I jeżeli się czujesz przestraszona z góry, że cię może odrzucą, że cię może chcą, nie wiadomo dlaczego, a wcale nie dlatego, prawda, że ty jesteś taka, jaka jesteś, to zajmij się sobą, ponieważ nie od niego dostaniesz poczucie pewności. Przeciwnie, może być tak, że go wpuścisz go w zdradę nieświadomie. Bo będziesz ciągle mówił, a ty mnie za mało kochasz, albo ty, ty, ty patrzyłeś na inną, albo ty rozmawiałeś z inną, tak mu dziurę w brzuchu wywiercisz, że sobie pomyśli, skoro ona i tak. Wiesz, to jest taka właśnie przykra sytuacja, skoro ona, tak ona nie wierzy, i tak węższy, to i tak. I tak mówi, to, że. To, to jest takie smutne. Możesz go przekonać o tym, że on cię nie kocha. Rozumiesz, to jest, mm -hmm. taką moc ma, ma takie niewierzenie w siebie. I nie on ci to wyleczy, tylko ty masz przy pomocy innych mądrych, fajnych ludzi sobie to wyrównać w sobie. I bardzo, bardzo szanuj siebie. Nie w tym sensie, że nie będę byle komu dupy dawała bo to znowu jest kolejne polskie, wiesz, takie myślenie bardzo stereotypowe. Nie szanować siebie to znaczy, wiesz, spać z byle kim. Nie jest to prawda. Nie szanować siebie to jest nie szanować siebie. <laughs> a, to, a to bardzo mądre, tak. Nie szanować siebie, to nie szanować siebie. Czyli róża jest różą, jest różą, jest różą. Jest różą, różą. tak, tak jest. jest. I ma wiedzieć, że jest różą. Tak jest. Tak nie, jest. Ma, nie ma innej róży cudowniejszej. I tak jak wiadomo, róża jest jedna. Co toż tego, że są łany róż? Ja jestem tą jedną różą. Nie wiem, czy pomogłyśmy, ale, Bar ale chcemy. nie musiałyśmy, nie a no, chcemy. Chcemy. Tak. Tak. Dzielimy się z wami tym, w co same chcemy i wierzymy, i co stosujemy i co nam pomaga. Tak jest. I, i o czym dzisiaj chciałyśmy sobie właśnie porozmawiać, no, tak, ja przynajmniej tak, tak no, chciałam, więc oczywiście. mam nadzieję, że, yy, że coś to w Was zostawi. Książka nadal jest dostępna. Kup kochance mężaki, tak jeśli jeszcze nie mieliście, czy nie miałyście jej w dłoniach, to naprawdę polecam. Jest, ona jest nie tylko o zdradzie. Ja bym powiedziała. Nie, nie, właśnie, nie tylko. Tak, bo, bo zaczęłam nie, ona od też tego, jest właśnie jest... o miłości do siebie, tak. ona jest też do miłości, o miłości do kobiet innych, ona jest też do miłości do mężczyzn, mhm. że wszyscy jesteśmy no, ważni, potrzebni sobie wzajemnie, a przede wszystkim, je, jeżeli się boimy odrzucenia, to sama nie odrzucajmy ani siebie, ani innych. Chyba, że jest za co, no to. To tak. też prawda, się zdarza czasem. To też się zdarza. I ta moja ulubiona myśl, że bądźmy przede wszystkim wierne sobie i wierni no. sobie. Tak, dziewczynki, kochane. Dziękuję, Kasiu. <laughs> Całujemy Was, ja Ciebie, się bardzo. Dziękuję. Odcałuję. <laughs> Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu Zwierciadło i na www.zwierciadło.pl. Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na Zwierciadło.pl. Sponsorem podcastu był Anwen. Odkryj naturalne piękno swoich włosów z Anwen.